Witajcie. Jesteśmy już w pomieszczeniu klasy B i dzisiaj zajmiemy się tematem wykonywania i monitoringu mikrobiologii w pomieszczeniu o klasie czystości między D a B. Zaczynając od początku, jeżeli chodzi o wymagania dobrej praktyki wytwarzania, ale także o wszystkie wymagania, które są skupione w normie ISO 14698 dla pomieszczeń czystych, jak również wszystkie wymagania pozostałych wytwórców, takich jak wytwórców wyrobów medycznych, produktów spożywczych, suplementów diety czy kosmetyków oraz wszędzie tam, gdzie jesteśmy zmuszeni do badania kontaminacji mikrobiologicznej, będziemy badali czystość mikrobiologiczną powietrza i powierzchni za pomocą trzech podstawowych, szeroko dostępnych metod. Do metod tych należy pobieranie prób sedymentacyjnych, pobieranie prób objętościowych, to w zakresie powietrza, oraz pobieranie prób odciskowych w zakresie powierzchni. Powierzchni pomieszczeń, infrastruktury, wyposażenia, ale także w zakresie powierzchni palców. Ok, zacznijmy od początku. Jeżeli chodzi o wymagania dla czystości mikrobiologicznej, jak wiecie, z przepisów prawnych wynika, że liczba kolonii bakteryjnych może być różna w zależności od klasy czystości. Tam, gdzie tych kolonii możemy mieć najwięcej, to będzie klasa czystości D, odpowiednio coraz mniej w klasie czystości C, aż do klasy czystości B i A, gdzie liczba kolonii bakteryjnych powinna być mniejsza od 1, przy czym preferowana wartość to 0. Jak wspomniałam, z pierwszych podstawowych metod badania czystości powietrza identyfikujemy pomiary sedymentacyjne, jak również pomiary objętościowe. W zakresie jednych i drugich używamy płytek o średnicy 90 mm z podłożem, które pozwala na wyhodowanie różnego rodzaju czynników mikrobiologicznych, w tym podstawowych bakterii i grzybów. Oczywiście te podłoża są nieselektywne, niewybiórcze, więc jeżeli mamy na celu preferencje co do szczepów, czy też preferencje co do mikroorganizmów, które identyfikujemy, zaleca się, żeby stosować konkretne, wymagane podłoża. W tym wypadku takim najbardziej podstawowym podłożem, które pozwala na identyfikację tak zwanych tamców, a więc totalnej zawartości mikroorganizmów w danej infrastrukturze, czyli danej objętości powietrza, zależnie na powierzchni, jest podłoże TSA. Każda płytka, moi drodzy, opisana jest nazwą podłoża, które się w niej znajduje, opisana jest informacją o dacie ważności tego podłoża, informacją o numerze serii, po to, żeby w sytuacji zdarzenia niepożądanego, wykrycia niezgodności, na przykład tego, że podłoże najzwyczajniej w świecie będzie niejałowe, a jałowe być powinno, my jesteśmy w stanie skontaktować się z producentem, aby zgłosić taką niezgodność, podając numer serii płytki. Wtedy też możliwe jest postępowanie reklamacyjne, tudzież wdrażanie działań korygujących, jeżeli ta niezgodność ma jakikolwiek wpływ na nasz proces wytwórczy. Płytki 90 mm wyglądają w ten sposób, że wewnątrz tej płytki podstawowej mamy wylany fragment podłoża. To podłoże jest równe, wyjaławiane metodą radiacyjną. No i tak naprawdę pobieranie prób w próbie sedymentacyjnej nie polega na niczym innym, jak na wyłożeniu płytki na powierzchni, którą chcemy badać. Co jest istotne, ta powierzchnia powinna być w obszarze roboczym, a więc tam, gdzie my fizycznie wykonujemy operacje wytwórcze. Takie płytki wystawia się zarówno wtedy, kiedy pracujemy w pomieszczeniu, a więc w tak zwanym stanie w działaniu, jak również wtedy, kiedy nas w tym pomieszczeniu nie ma, kiedy pomieszczenie samo pracuje z systemem wentylacyjnym nad utrzymaniem klasy czystości i jest to tak zwany stan spoczynku.
Okej, omówmy zatem, na czym polega pobieranie prób sedymentacyjnych. Moi drodzy, przede wszystkim w pierwszym etapie powinniśmy dokonać opisu płytki. Ja już sobie takie płytki wcześniej dla Was przygotowałam, zobaczcie. Na każdej płytce dookoła, tak żeby absolutnie nie dopuścić do sytuacji, w której utrudnię sobie po prostu widoczność takiej płytki, opisałam sobie dookoła, na brzegu, informację dotyczącą numeru pomieszczenia, w którym wykonywałam badanie, daty, w której wykonywałam badanie, jak również punktu pomiarowego. Ja akurat jestem zwolennikiem tego, żeby te punkty pomiarowe sobie wybierać wcześniej. W drodze analizy ryzyka wybrałam punkty krytyczne w moim pomieszczeniu, wyznaczyłam punkty poboru, w których wyłożę płytkę. Te punkty poboru albo mam w głowie, albo mogę sobie zalaminować wydrukowaną kartkę i zabrać ze sobą do pomieszczenia, żeby takie punkty zlokalizować. I kolejno, moi drodzy, wpisałam sobie pewne oznaczenia. Powoduje to, że nie muszę wiele informacji zawierać na płytce, czyli po prostu nie zmniejszam jej czytelności. Natomiast prawda jest taka, że możecie również wpisać sobie najzwyczajniej w świecie tutaj informacje, na przykład blat, środek, albo komora laminarna, część prawa, albo nie wiem, jakiś regał, prawa strona. I to też jest prawidłowo. Niemniej ja preferuję takie oznaczenia w postaci symboli alfanumerycznych, dzięki czemu w raporcie, jak również w tabeli, którą sobie skonstruowałam wcześniej, łatwo i szybko identyfikuję miejsce poboru. Obraną płytkę, opisaną płytkę będę wystawiała na powierzchni, którą wybrałam jako krytyczną. Będę to mogła zrobić w ten sposób, że w zasadzie jedyne, co muszę zrobić, to podnieść wieczko nakrywkowe i najzwyczajniej w świecie odłożyć je dnem do góry. Dlaczego do góry? Dlatego, że w procesie przetrzymywania płytek one mogą się skraplać, w wyniku czego na powierzchni tego wieczka nakrywkowego może się nam wygenerować jakaś rosa czy zanieczyszczenie wodne, para wodna w zasadzie. Ja lubię, kiedy powietrze oczyszcza wszystkie elementy płytki i akurat mam takie preferencje, że wystawiam sobie płytkę w ten sposób. Niemniej, również prawidłową techniką wykładania płytek jest wykładanie wieczka nakrywkowego w postaci takiej, że ja go opieram o płytkę podstawową, w wyniku czego ona jest jakby, wprawdzie nie mam możliwości niestety owiania tego środka płytki, no ale z drugiej strony też na to wnętrze płytki nic nie może spaść. Niezależnie od preferencji, zarówno jedna, jak i druga metoda pozwalają nam na bezpieczne użytkowanie płytki sedymentacyjnej oraz wyhodowanie mikroorganizmów. Moi drodzy, co jest istotne, przechowuję te płytki maksimum do 4 godzin. Oczywiście pamiętajcie o tym, że jeżeli moja praca trwa krócej niż 4 godziny, to absolutnie możliwe jest wystawianie płytki tylko na czas mojej pracy. Co jest również istotne, wszystkie wartości mikroorganizmów, które otrzymuję jakby w wyniku tego badania, dodaję do siebie i wyciągam średnio, ponieważ tak jakby przepisy prawne nas instruują. Ok, zakładając, że minęły 4 godziny, w których dokonywaliśmy procesu sedymentacji, ja mogę sobie te moje płytki pozamykać. Co jest istotne również, to, żeby nie dotykać wnętrza tej płytki nakrywkowej, żeby nie dotykać również brzegu płytki tej podstawowej, na której znajduje się agar, z uwagi na to, że istnieje ryzyko wprowadzenia tak zwanych kolonii brzeżnych na powierzchnię agaru, które nie będą pochodziły z powietrza, tylko będą pochodziły z naszych własnych dłoni. W laboratorium mikrobiologicznym, w którym wykonujecie pomiary, taka informacja o koloniach brzeżnych powinna być Wam przekazana i powinniście mieć tą świadomość, że takiej kontaminacji mogliście dokonać sami w wyniku niepoprawnego zamykania oraz niepoprawnego przetrzymywania płytek. Płytka sedymentacyjna nie posiada żadnego gwintu, a więc my nie możemy zakręcić tego wieczka. To jest jedna informacja. Druga jest taka, moi drodzy, że w żaden sposób nie powinniśmy zabezpieczać płytki, a więc nie parafilmujemy, nie kleimy żadną taśmą. Zapewniam, że jeżeli powietrze, w którym wykładaliśmy płytkę, jest czyste,
będzie również wynik w postaci wyniku zerowego podczas pomiarów. Zamknięcie płytki w ten sposób, po prostu nałożenie tej płytki nakrywkowej na płytkę podstawową będzie nam powodowało zabezpieczenie wystarczające do tego, żeby prawidłowo wyhodować mikroorganizmy. Oczywiście my możemy sobie taką płytkę zawinąć w jakąś tkaninę po to, żeby potem podczas transportu te płytki nam się nie pootwierały. Bardzo dobrym sposobem jest zawijanie albo w siereczkę, albo nawet czasami w czepek chirurgiczny, jeżeli oczywiście takowym dysponujecie, i wkładanie płytek do pudełka, w którym te płytki wcześniej do nas przyjechały, a więc do pudełka transportowego. My z uwagi na to, że przebywamy w pomieszczeniu czystym, takiego kartonu ze sobą nie zabraliśmy, natomiast pamiętajcie, że jak najbardziej możliwy jest taki transport. To też spowoduje, że płytki w żaden sposób nie będą mogły się przemieszczać. Ok, moi drodzy, pamiętamy również o tym, znając przepisy prawa, że niestety sedymentacja jest dość, powiedziałabym, trudną w obsłudze metodą weryfikacji ilości kolonii bakteryjnych i w ogóle jednostek tworzących kolonie, bo tutaj zaliczymy zarówno grzyby, jak i bakterie. Z uwagi na to, że większość powietrza, która spada na teren, czy to płytki, czy to powierzchni obok niej znajdującej się, zawiera cząstki, które albo zbyt wolno się w tym powietrzu poruszają i one nie zdążają spaść w ciągu tych 4 godzin na powierzchnię agaru, albo tak mówiąc całkowicie już kolokwialnie, one spadają obok tej pożywki, w wyniku czego my nie dostajemy pełnego obrazu tego, jak czyste jest powietrze. Pamiętajmy też, że przecież płytek nie wystawiamy nieskończenie dużo. Taka zasada, że w klasie A wystawiamy minimum 2 płytki z uwagi na tą wartość poniżej 1, to jest taka zasada, która gdzieś tam obowiązuje w środowisku wytwórczym. Natomiast w każdym pozostałym przypadku my tak naprawdę wystawiamy płytki w miejscach krytycznych. Więc prawdopodobieństwo niespadnięcia zanieczyszczenia na powierzchnię agaru jest bardzo duże, sięgające nawet 90%. Dlatego z pomocą przychodzi nam drugie wymaganie prawne, które związane jest z tak zwaną wolumetryczną próbą badania powierzchni, inaczej objętościową próbą badania powierzchni, która jest wykonywana za pomocą tak zwanego wolumetru. Tutaj akurat mamy do czynienia z wolumetrem, który został dla nas udostępniony przez firmę Ekohigiena i Aparatura pana Ryszarda Putyra, który to czujnik jest czujnikiem produkcji firmy Lighthouse. Ok, jeżeli chodzi o samo, moi drodzy, urządzenie. Urządzenie jest bardzo proste w obsłudze. Zobaczcie, czy to urządzenie, czy też każde inne, które Państwo będziecie mieli w swoim posiadaniu, będzie miało przycisk kontrolny Power, który pozwoli je uruchomić. Będzie miało system tutaj na górze, który pozwoli na umieszczenie płytki sedymentacyjnej, no i będzie pobierało powietrze. Więc zasada działania tego typu urządzeń w każdym przypadku jest taka sama. Jak więc to wygląda, jeżeli chodzi o pobieranie próby i jaka jest zasada działania próby? Urządzenie każde ma tą samą funkcję pomiarową, to znaczy zasysa metr sześcienny powietrza w czasie 10 minut, w wyniku czego, jak to się domyślacie, zbiera znacznie więcej powietrza z otoczenia niż płytka sedymentacyjna wystawiona w czasie 4 godzin. Samo mechanicznie wymusza nam zassanie czynników biologicznych, które znajdują się w powietrzu, na powierzchnię płytki. W wyniku takiego działania płytka, która była poddana zabiegowi wolumetrycznego poboru próby, będzie miała specyficzną fakturę agaru. Mam nadzieję, że widać to dobrze na naszej kamerze. Zobaczcie, że powierzchnia agaru jest podziurkowana w specyficzny sposób. Żeby pokazać, że to podziurkowanie jest utrzymywane bardzo długo, ja w dniu wczorajszym wykonałam dla Was pomiar tutaj na tym agarze. Jak widać, to było tylko przez czas 2,5 minuty. Jak widać, to podziurkowanie nadal się utrzymuje. Jest to też bardzo dobra metoda kontroli wykonania, moi drodzy, procesu poboru próby wolumetrycznej.
A więc jeżeli chcemy mieć pewność, że taka próba została wykonana, wystarczy spojrzeć na powierzchnię agaru i będziemy mieli prostą odpowiedź. My oczywiście przeprowadzimy sobie ponowny pomiar, tak żebyście Państwo mieli możliwość zobaczenia, jak wygląda taka próba. Oczywiście opisałam sobie moją płytkę sedymentacyjną i teraz będę przystępowała do procedury poboru próby. Zasadniczo pierwszą rzeczą, jaką zrobię, to jest podniesienie tego wieczka ochronnego, które zabezpiecza mi tą metalową część, która właśnie zawiera dziurki, które są niewidoczne na powierzchni agaru. Ja zawsze sobie przygotowuję ściereczkę, na którą wszystko odkładam, ponieważ pomimo tego, że powierzchnia blatu jest oczywiście odpowiednio wyjałowiona i przygotowana, lepiej pracuje mi się, kiedy wiem, że mam jeszcze dodatkową powierzchnię, która chroni materiał. Praca na tym urządzeniu jest bardzo prosta, tak naprawdę nie ma wiele filozofii. Jestem zmuszona do tego, żeby odkręcić tą część metalową, nawet bym powiedziała, że jest dosyć ciężka. Zobaczcie, jak ona w środku wygląda. Część metalowa, która tak naprawdę możliwa jest do sterylizacji, jak również do wyjaławiania za pomocą jałowego izopropanolu. Co jest również istotne, to to, że tutaj w tej części środkowej możliwe jest wprowadzenie takiej specjalnej zatyczki, która pozwala całkowicie umyć tą część, a więc my możemy sobie każdą część tego naszego urządzenia porządnie wyczyścić, jeżeli mamy taką potrzebę. My oczywiście na potrzeby dzisiejszego szkolenia to całe urządzenie wyczyściliśmy. Również wyjałowiliśmy powierzchnię naszego próbnika i jedyne, co w tej chwili musimy zrobić, to tak naprawdę nałożyć płytkę sedymentacyjną. Płytka sedymentacyjna jest nałożona na platformie. Płytkę nakrywkową sobie zostawiam dnem do góry, tak jak w przypadku, kiedy pobieram normalne próby sedymentacyjne. No i w zasadzie nie pozostaje mi nic innego, jak zamknąć i dokręcić tą szklaną nakrywkę. Teraz zobaczcie, włączymy sobie to urządzenie. Tak jak powiedziałam, jest ono bardzo intuicyjne, w związku z czym nie będziemy mieli problemu z obsłużeniem go, a Wy również przy obsłudze tego czy każdego innego urządzenia nie będziecie mieli problemu ze znalezieniem odpowiednich funkcji. Ja sobie nastawiłam akurat czas 2 minuty 30 sekund, natomiast absolutnie mogę sobie ten czas przez zmianę objętości pobieranej próby regulować. Oczywiście naciskając przycisk volume mogę wybrać punkt, który będę sprawdzała. Co jest ważne, tym referencyjnym punktem jest punkt 1000 litrów, natomiast ja mogę wybrać inne wartości i laboratorium mikrobiologiczne, z którym współpracuję i do którego prześlę próbę, powinno mieć tą informację o tym, że ja nie pobrałam 1000 litrów, tylko że pobrałam ilość 250 litrów. Dlaczego? Dlatego, że laboratorium będzie zmuszone do tego, żeby odpowiednio odnieść tą wartość uzyskanych jednostek tworzących kolonie do tej wartości objętości, którą pobrałam, i laboratorium powinno mieć odpowiednie procedury, które również będzie liczyły odchylenia w zakresie błędu, który będzie wynikał z tego, że po prostu pobrałam mniejszą objętość. Żeby było jasne, tu nie chodzi o to, że my tylko doliczamy i domnażamy to razy 4, tylko fizycznie, czy też jakąkolwiek inną objętość i domnażamy do 1000, wynik, który uzyskujemy w postaci jednostek tworzących kolonie, tylko laboratorium musi mieć swoje procedury i tworzy je mikrobiolog, który jest w stanie nam powiedzieć, z jakim błędem, i ten błąd doliczyć, nasze urządzenie pomierzyło nasze czynniki mikrobiologiczne. Więc to jest ważne. Ok. Zakładamy, że wybierzemy taką najprostszą opcję 100 litrów, po to, żebyście sobie mogli zobaczyć w czasie jednej minuty, jak taki pomiar wygląda. Płytka jest w środku, nakrywka metalowa jest na zewnątrz, jest tutaj nastawiony czas poboru stały, ciągły, a więc nie ma przerw w procesie poboru i możemy sobie również ustalić opóźnienie. My tego nie będziemy robili, natomiast w momencie, kiedy potrzebujemy badać sobie w spoczynku na przykład klasę A, czy też klasę B i zależy nam na tym, żeby nie być w pomieszczeniu i żeby nie generować kolejnych zanieczyszczeń, jak najbardziej takie opóźnienie możemy sobie ustawić. Ja mam już wszystkie punkty, które chciałam, wybrane, więc naciskam przycisk domek, który mnie przeprowadza znowu do panelu głównego. Z tego panelu głównego, moi drodzy, ja sobie po prostu wciskam przycisk start
i w czasie jednej minuty urządzenie zasysa powietrze. Nie wiem, czy to słychać, ale to urządzenie, zasysając powietrze, pracuje dość głośno, czyli słychać to, że ono wykonuje pracę. To jest istotne, że również w kontekście tego, że wiemy, że urządzenie pracuje prawidłowo. Jak nam huczy i buczy, to znaczy, że pracuje prawidłowo. Będę sobie teraz czekała minutkę po to, żeby wybrać płytkę sedymentacyjną z urządzenia i pokażę Wam, jak ta płytka będzie wyglądała również po minucie. Naturalnie w czasie 10 minut powierzchnia będzie troszeczkę bardziej perforowana, też nawet nie tyle perforowana, co tych dziurek, te dziurki będą troszeczkę mocniejsze, będą stabilniejsze, będą dłużej funkcjonowały na powierzchni agaru, aniżeli w przypadku jednej minuty. Niemniej one zawsze się pojawią. Co jest istotne, urządzenie również kładziemy w miejscach krytycznych, a więc my tak samo jak w przypadku sedymentacji powinniśmy sobie za drogą analizy ryzyka wyznaczyć punkty poboru. Ale, co jest istotne, może być ich trochę mniej niż płytek sedymentacyjnych z uwagi na to, że one będą pracowały efektywniej. Co jest ważne, moi drodzy, to żeby nie przesadzać w jedną i w drugą stronę. Bardzo często spotykam się ze zbyt małą liczbą punktów poboru i bardzo często spotykam się z kuriozalnie dużą liczbą punktów poboru. To jest też sygnał, że nie wykonujecie analizy ryzyka, która mówi o tym tak naprawdę i pokazuje, które pomieszczenia, które powierzchnie, które obszary naszego pomieszczenia czystego są realnie zagrożone pod względem tworzenia się zanieczyszczeń mikrobiologicznych i które tym samym powinny być badane. Więc jakby pamiętajmy o tym, żeby przyłożyć się do tego tematu, bo cały cel zarówno tego działania, jak i wykładania płytek sedymentacyjnych jest jeden, moi drodzy, wczesnego wykrywania zanieczyszczeń, a więc wczesnego wykrywania ryzyka wystąpienia incydentu mikrobiologicznego, wczesnego wykrywania zagrożenia pod kątem przekroczenia limitu działania, limitu alarmowego, a tym samym limitu maksymalnego dla danej klasy czystości. I będzie to miało miejsce wszędzie, zarówno w farmacji, jak również w produkcji suplementów diety, czy też w przemyśle spożywczym. Co jest ważne, ja sobie pilnuję, żeby nie dotykać z zewnątrz tej części podziurkowanej i żeby zawsze wykonywać pomiary najpierw w klasie najwyższej czystości. Jeżeli posiadam klasę A, no to zaczynam od klasy A, przechodząc kolejno do każdej kolejnej klasy czystości, czyli kończąc na D. To jest też istotne z punktu widzenia nakładek, ponieważ nakładki wyjałowione no będą jałowe i będzie to miało sens tylko w klasie czystości A. Zobaczcie sobie, jak ładnie to jest wszystko podziurkowane. Nie wiem, na ile to widać w tej chwili, ale ja widzę to bardzo dobrze, tak? W zasadzie jedna i druga powierzchnia są podobne, już tutaj znajduję. Tak więc, tak jak powiedziałam, takie świeże podłoże i takie, które było pobrane wczoraj, praktycznie wyglądają w ten sam sposób. Jak wspomniałam, pamiętajmy o tym, żeby klasy czystości były dopasowywane w ten sposób, żeby zaczynać od tej najwyższej, a potem stopniowo do najniższej klasy. Może tak się zdarzyć, moi drodzy, że będziecie musieli posiadać kilka nakładek i te kilka nakładek będziecie sterylizować i będziecie je używać w różnych kompleksach swoich clean roomów. Będzie to miało miejsce w szczególności tam, gdzie klasy B, przepraszam, i A są od siebie oddalone i nie występują po prostu w jednym kompleksie clean roomowym. Również wtedy, kiedy specyficzny proces wymaga tego, żebyśmy użyli wielu nakładek. Urządzenie oczywiście może być jedno. Pamiętajmy też o tym, aby każdorazowo urządzenie było, moi drodzy, wydezynfekowane, a więc wyjałowione w przypadku klasy A w B przy użyciu jałowego alkoholu, izopropanolu lub też etanolu. Jeżeli wszystko przebiegło poprawnie, na wyświetlaczu tego próbnika pokaże nam się informacja, że było OK. Klikamy tak naprawdę przycisk OK i możemy sobie dalej pracować i przenosić urządzenie. Natomiast gdybyśmy z jakiegoś powodu przerwali pomiar, lub też gdyby z jakiegoś powodu pomiar sam uległ przerwaniu, będziemy mieli informację na czerwono, z czerwonym krzyżykiem, że została ta nasza czynność przerwana, a więc pomiar nie został wykonany w sposób prawidłowy.
Tak więc sami, moi drodzy, nie przerywamy pracy urządzenia. Po zakończonej pracy urządzenie będziemy sobie kierowali do miejsca przeznaczonego, no i fizycznie albo do opakowania, w którym jest transportowane, albo ono sobie będzie zostawało w klasie czystości. Taką ostatnią referencyjną metodą pobierania prób jest metoda odciskowa. W przeciwieństwie do próbnika do wolumetrii, czy też do płytek sedymentacyjnych wystawianych na powierzchni, ona nie służy do poboru prób powietrza, które zawsze pobieramy na wysokości roboczej, tylko służy do pobierania prób z powierzchni. Jakie takie ważne informacje musicie znać? Generalnie płytka odciskowa jest troszeczkę inaczej zbudowana. Mianowicie ona ma taki specyficzny menisk wypukły, jeżeli chodzi o agar. To jest to samo podłoże, które możemy identyfikować w płytce sedymentacyjnej. Średnica tej płytki wynosi 55 mm. Płytka, podobnie jak w przypadku tej płytki sedymentacyjnej, nie posiada żadnego gwinta, a więc nie możemy jej zakręcić. W żadnym wypadku jej nie parafilmujemy, zawsze opisujemy ją od spodu, też nigdy, proszę Państwa, tutaj z tej strony, a więc to wieczko nakrywkowe nie może być opisywane, z uwagi na to, czy nie powinno w zasadzie, z uwagi na to, że jeżeli by nam się przypadek taki zdarzył, to wieczko nam się straci, to my nie będziemy w stanie zidentyfikować tego podłoża, do czego ono należało. Jeżeli podpiszę podłoże, to nawet jeżeli coś stanie się z tą płytką, ja będę miała możliwość najzwyczajniej w świecie wymiany tej nakrywki, więc to jest ważna informacja. Ja sobie też już wczoraj opisałam te płytki, wcześniej dla Was. Mam tutaj też takie płytki czyste i co jest jakby ważne w procesie poboru i do czego nam te płytki służą. Płytki służą, jak powiedziałam, do odciskiwania powierzchni, ale równej. To znaczy, że powierzchnia agaru, która tutaj się znajduje, powinna być w całości odciśnięta od powierzchni. Czyli nie pobieramy płytek odciskowych z klamek, nie pobieramy płytek odciskowych z powierzchni nierównych, nie pobieramy płytek odciskowych z miejsc, w których cały agar nie dotyka powierzchni. Czasami to robicie, natomiast jest to nieprawidłowy sposób postępowania, ponieważ musicie mieć świadomość tego, że tylko odnoszenie wartości, która tutaj zostanie uzyskana na tej powierzchni do tych 55 mm, pozwoli na odniesienie się do limitu ilości jednostek tworzących kolonie z dobrej praktyki wytwarzania, czy też z każdego innego przewodnika, jak norma 14698, czy inne normy, którymi posługujecie się w swojej pracy. W związku z czym, jeżeli ja niepełną powierzchnię płytki odciskam, no to również nie mogę odnosić w sposób prawidłowy ilości kolonii, które otrzymuję, do przepisów prawnych, a tym samym nie mogę po prostu potwierdzić, że spełniam kryteria akceptacji. Ok. Jak powiedziałam, menisk tego podłoża jest wypukły, co oznacza, że nie trudno o dotknięcie go. Dlatego też w procesie pobierania prób ważne jest, żebyśmy przypadkiem sobie tutaj gdzieś nie dotknęli z brzegu, prawda? Zobaczcie, ta płytka akurat jest ładnie zbudowana, ona ma dosyć szeroki rand, dosyć szeroki obwód, w wyniku czego raczej mało prawdopodobne, że dotknę. Ale ponieważ płytki mają różną budowę, no to zdarza się też i tak, i najlepszym się zdarza, tak, że gdzieś tam tą płytkę dotkną z brzegu. Jaki jest tego efekt? Moi drodzy, taki, że tutaj również mogą powstawać kolonie brzeżne i też warto identyfikować to, czy one mogły pochodzić z naszych dłoni, czy raczej pochodziły z powierzchni, która była odciskiwana. Ok, zróbmy sobie próbę odciskową, ale żeby do tego doszło, musimy się nieco bardziej przygotować niż w przypadku płytki sedymentacyjnej. Przede wszystkim, moi drodzy, pamiętamy o tym, że powierzchnia agaru jest powierzchnią żyzną. Żyzną dla czynników mikrobiologicznych. W związku z czym ja w mojej pracy pilnuję sobie, żeby zawsze towarzyszyła mi odpowiednia ściereczka dedykowana do klasy czystości, a więc to może być albo taka ściereczka, która jest bardzo niepyląca, odpowiednia do klasy czystości A w B, ale również może to być ściereczka do niższych klas czystości, która będzie wytworzona z troszeczkę innej tkaniny i która fizycznie będzie po prostu więcej włókien uwalniała. Jedna i druga, moi drodzy, będzie miała jeden cel – mechanicznego usunięcia pozostałości po naszej pożywce. Ok. No więc weźmy sobie, proszę Państwa, tą taką ściereczkę niepylącą i przygotujmy się do procesu pobierania próby. Proces pobierania próby wygląda w ten sposób, że odciskuję
na powierzchni wybranej jako miejsce krytyczne moją płytkę, czyniąc to w ten sposób, że w jednej ręce trzymam płytkę tak, żeby nie dotknąć części brzeżnej agaru, w drugiej części ręki trzymam płytkę tą nakrywkową. Dokonuję odcisku na powierzchni, którą chcę zbadać i teraz albo za pomocą specjalnego aplikatora, albo za pomocą palców, bo najczęściej aplikatora nie mam, albo najczęściej tego aplikatora nie chcemy kupić, albo najczęściej gdzieś tam stwierdzamy, że wygodniej nam się to robi rękoma, więc to jest jak najbardziej dozwolone, dociskuję powierzchnię tego mojego agaru w ten sposób, przyciskając trzy paluszki lub w ten sposób, dotykając równo brzegu tej płytki do wybranej powierzchni. Ja lubię ten. Z uwagi na to, że mam wtedy większy kontakt z powierzchnią agaru i czuję, czy naciskam odpowiednio na powierzchnię. Co jest ważne, odczekuję około 10 sekund na punkt poboru. Nie dociskam bardzo mocno, bo jak będę bardzo mocno dociskać, to agar mi pęknie. Robię to z wyczuciem, ale tak, żeby czuć, że delikatnie ten agar się pod palcami ugina. No i pobieram swoją próbę, zamykając wieczkiem nakrywkowym mój agar. Dopiero wtedy mogę sobie pobrać, moi drodzy, ściereczkę, mogę sobie wziąć płyn dezynfekcyjny i mogę dokonać procesu starcia tego mojego agaru z powierzchni badanej. Co jest istotne, nie spsikuję powierzchni agaru, zostawiając tą powierzchnię nieprzetartą. Pamiętajcie, że jest to metoda absolutnie niewskazana w pomieszczeniach czystych, ponieważ aerozol wzbija zanieczyszczenia i może je przenosić w inne miejsce. Pamiętajmy, aby alkohol był dostosowany, jego jałowość lub nie, do miejsca i do klasy czystości. No i pamiętajmy, że tego typu pomiary możemy robić nie tylko w powierzchni roboczej, ale na sufitach, na ścianach, na podłogach, na częściach wyposażenia, no i co najważniejsze, na odzieży. Teraz poprosimy w takim bądź razie naszego operatora, aby wystawił nam rękę i dokonamy procesu badania jego rękawiczek, w rękawiczkach, tak. Ok, mamy przygotowaną kolejną płytkę, tak, która będzie fizycznie służyła temu, aby zbadać dłoń. Teraz jak będzie to robił laik, ponieważ chciałabym Wam to pokazać nie z punktu widzenia osoby, która 15 lat odciskuje dłonie na płytce odciskowej, tylko osoby, która pierwszy raz w życiu będzie to robiła i będzie to właśnie nasz operator filmowy. Ok, zasada jest taka sama, to znaczy my musimy dotknąć powierzchni agaru z odpowiednią siłą, ale co jest ważne, żeby zrobić to tak, żeby jej nie uszkodzić. Kolejna ważna rzecz jest taka, żeby najpierw odcisnąć cztery paluszki na powierzchni agaru, ale w ten sposób trzymając, tak, czyli w tak, i żeby zmieścić. To jest dość duża męska ręka, w związku z czym pamiętajmy też, żeby spróbować tak złączyć palce, żeby jednak te cztery palce nam się udało odcisnąć. I następnie ten piąty palec sobie gdzieś tam odciśniemy w środku. Może to wyglądać w ten sposób, że ja odwrócę rękę tego naszego obiektu badanego i po prostu przycisnę płytkę na powierzchni, tylko jest jakbyś mógł sobie tak przygotować palce, żeby je odcisnąć, co spowoduje, że ja będę sama regulowała siłę nacisku, zobaczcie, tak, i kolejno jeszcze paluch piąty, czyli kciuk, tak, tylko muszę o jednej rzeczy pamiętać, żeby sama też tak mocno nie nacisnąć, żeby nie spowodować pęknięcia pożywki, na razie jeszcze zostaw rękę. Natomiast mogę sobie również tą próbę wykonać odwrotnie, to znaczy osoba, która ma tą rękę badaną, pamiętajmy, jedna i druga dłoń powinny być w klasie A oraz w klasie B, może sama dokonać nacisku na powierzchni agaru. Dokładnie. Wybiera sobie całą powierzchnię, czuje, że jest nacisk, bo jednak gdzieś tam ręka się troszkę ugina, tak? No i teraz ten piąty palec, tak? Czyli gdzieś tutaj na środku ten piąty palec. No i świetnie. Zobaczcie, że powierzchnia agaru nie została złamana w żaden sposób, nie została uszkodzona i nie wiem, czy to widać, ale jest tutaj taka jakby troszeczkę łapka odbita. Te ślady będą widoczne. Oczywiście one się stracą po czasie, natomiast fizycznie my możemy to skontrolować, że próba została zebrana. Zawsze polecam, żeby po takiej skończonej akcji ściągnąć rękawiczkę i ją wymienić, a więc już nasz operator sobie już nie przy kamerach wymieni rękawiczkę na nową.
Natomiast my dalej sobie jeszcze podsumujemy jedną rzecz, mianowicie pamiętajmy o tym, żeby takie pomiary zawsze wykonywać po skończonej pracy, to jest pierwsze primo. Ponadto, aby nigdy nie dokonywać zmiany rękawiczek bezpośrednio przed procesem poboru mikrobiologii, tylko zbadać faktycznie, czy ta osoba, która wykonywała pracę, zrobiła to dobrze, no bo jeżeli ja zmienię rękawiczki 2 minuty przed pobraniem poboru próby, no to jakby przekonam się, czy producent dobrze je wyprodukował, więc ja nie chcę badać producenta, ja chcę zbadać, czy mój pracownik wykonał swoje prace prawidłowo. Troszkę nam tutaj drzwi z clean room strzelają, ale mam nadzieję, że to nie przeszkadza w odbiorze. No więc pamiętamy o tym i żeby nie dezynfekować rąk bezpośrednio przed poborem, choć fakt jest taki, że płytki zawierają środek neutralizujący środki dezynfekcyjne, więc bakterie i grzyby i tak wyrosną, nawet jeżeli my te ręce zdezynfekujemy. Więc to jest taka, to są takie informacje, które są ważne. Pamiętajmy, aby przecierać powierzchnię po pobraniu próby i pamiętajmy, aby zmieniać rękawiczki zaraz po odciśnięciu odcisku, tak, żeby nie zanieczyszczać elementów, które będziemy potem sobie na przykład sprzątać, tak, bo ja często po skończonej pracy, a jeszcze przed procesem sprzątania dokonuję zmiany rękawiczek, a więc odciskuję sobie ręce, zmieniam rękawiczki i dopiero potem przystępuję do procesu sprzątania. Również przy użyciu odcisków możemy robić kwalifikację odzieży do pracy w farmacji. Możemy również odciskiwać przedramiona, kratkę piersiową, fragmenty kombinezonu, a więc absolutnie odciski mogą nam służyć do takich celów. Pamiętajcie, że również mogą nam służyć do weryfikacji czystości rąk po myciu i dezynfekcji personelu niższych klas czystości. Natomiast w kontekście samego badania czystości rąk personelu w klasach B, D i C nie jest to wymagane przepisami prawnymi. Jeżeli z jakichś względów jesteście zmuszeni do tego, żeby wykonywać tę procedurę, no to warto też sobie ten proces zwalidować. Natomiast jeżeli nie ma względów, które by do tego na to wskazywały, absolutnie nie ma też takiego wymogu. Okej, to tyle w takim bądź razie na dzisiaj, także ja żegnam się z Wami i widzimy się następnym razem.